Przy multimedialnym parku Fontan stoi sobie taka oto ławeczka z Williamem Herleinem Lindleyem. Pewnie kojarzycie ulicę Lindleya w Warszawie. To jest właśnie twórca warszawskich wodociągów. Jeden z dwóch, bo koordynował tę pracę razem ze swoim bratem. Natomiast całość zaprojektował ich ojciec, również William Lindley. Jak widzicie, ta ławeczka jest szczególna, bo jest zrobiona właśnie z rur kanalizacyjnych i z takim ciekawym pomysłem, który ma imitować lejącą się wodę dla mieszkańców Warszawy. Ojciec dwóch braci miał w kontrakcie taki fakt, że musi dwukrotnie w ciągu roku przyjechać do Warszawy i skontrolować budowę. Stosował więc taki fortel, że przyjeżdżał w Sylwestra i zostawał do Nowego Roku. W ten sposób spełnił warunki kontraktu.